zbliżamy się do przejazdu kolejowego z zaporami, ale pamiętajmy, to nie zwalnia nas z obowiązku upewniania się, czy nie nadjeżdża pociąg. Zapory podniesione nie zmuszają nas do zatrzymania. I noga z gazu, hamujemy. Redukcja do biegu mocnego, czyli do biegu numer 2. Puszczamy sprzęgiełeczko, hamujemy i w lewo zerkamy. Wolniutko i teraz zanim wjedziemy na tory, w prawo zerkamy. Tak, i po upewnieniu, czy nie nadjeżdża pociąg, jedziemy. Pamiętajmy, podniesione zapory nie są gwarancją bezpiecznego przejazdu. Zawsze dróżnik może leżeć pijany pod stołem i nie opuścić zapór w porę. I przejazd kolejowy bez zapór. Popatrzmy, Krzyż Świętego Andrzeja, nadjeżdża pociąg? Nie nadjeżdża. Czyli będziemy zatrzymywać się nie przed krzyżem, tylko w miejscu dostatecznej widoczności. Stoimy, tak. Z prawej mamy widoczność, z lewej mamy widoczność. Jedziemy. Rozglądając się, pamiętamy o tym.